A ze mną w studiu nasz pierwszy gość, poseł Beata Mazurek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani rzecznik, z czym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni w Sejmie? To był pucz, to był rokosz, czy po prostu była zenada opozycji? Mówiąc językiem naszego przewodniczącego z Muppet Show, czyli troszkę z kabaretem, troszkę z teatrzykiem, ale przechodząc na nurt poważny, to oczywiście mieliśmy do czynienia z próbą zablokowania prac Sejmu, z destabilizacją funkcjonowania tego Sejmu. Oczywiście przy udziale zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i posłów Nowoczesnej. Spowodowaną tak naprawdę jedną kwestią, kwestią posła Michała Szczerby i tego, że marszałek Kuchciński słusznie go wykluczył, powinien go wykluczyć dużo wcześniej w zakresie regulaminu, w zakresie łamania regulaminu Sejmu. To jest chyba recydywista, jeden z posłów, który robił to najczęściej. Ale ja przypomnę, bo państwo być może nie wiecie o tym, że tak naprawdę na około chyba 232 wnioski formalne, które składała Platforma, ponad 170 było wnioskami złożonymi w sposób nieprawidłowy. I do tej pory marszałek w jakiś sposób to tolerował. 16 grudnia doszło do sytuacji, która wywołała napięcia w parlamencie trwające tak naprawdę do wczoraj. Tylko i wyłącznie z powodu tego, że Platforma nie mogła się pogodzić, czy nie mogła pogodzić się z tym, w jaki sposób marszałek zareagował na nieregulaminowe zachowania posłów. I mieliśmy to, co mieliśmy. Przykry spektakl narażający na śmieszność Platformę i Nowoczesną. Pół biedy, że ich, ale najgorsze, że wpływające na obraz funkcjonowania polskiego parlamentu i Polaków, na co tak naprawdę absolutnie nie zasługujemy. Pani rzecznik, dlaczego Platforma Obywatelska jednak poddała się i przestała protestować w Sejmie? W mojej ocenie przyczyn jest kilka. Grzegorz Schetyna wywiesił białą flagę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że budżet został uchwalony przez Senat. Dziennikarze wracają do pracy w Sejmie na starych zasadach i to było wiadomo już od połowy stycznia. I tak naprawdę nie ma przedmiotu sporu, więc byłoby bezcelowe czy bez sensu dalej okupowanie mównicy, bo czemuż to miałoby służyć. To po pierwsze. Po drugie, widać rozjazd zarówno w Platformie i w Nowoczesnej. To nie są już partie, które są spójne. To nie jest zjednoczona opozycja. I to jest walka o przywództwo na tej opozycji pomiędzy panem Schetyną a panem Petru. Widać w ostatnich dniach z informacji, o których wiemy, wyjazd Petru do Portugalii, problemy z fakturami, z kodem, teatrzyki odstawiane przez Platformę Obywatelską, śpiewanie, recytowanie wierszy, że to wszystko jest śmieszne. To powoduje, że ludzie źle oceniają to, co robi opozycja i to powoduje, że być może Grzegorz Schetyna poszedł po rozum do głowy i chciał wyjść z twarzą z sytuacji i protest zawiesił. Śmieszność też całej sytuacji Grzegorza Schetyny polega na tym, że to przecież on w grudniu wnioskował o rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Kiedy do takich rozmów doszło, to mówi, że nie, on dziękuję, on rozmawiał nie będzie. To jest niezrozumiałe, to jest absurdalne i myślę, że w tych oparach absurdu nie chciał już tkwić, mimo tego, że wiemy o tym, że w Platformie trwają wewnętrzne walki między frakcją młodych, a powiedzmy tych starszych posłów, że nie ma jednomyślności. Ale tak jak powiedziałam, nie chcąc tkwić w oparach absurdu, zdecydował się na to, by białą flagę wywiesić, by nie wprowadzać, mam nadzieję, już dalej anarchii w Sejmie i ten protest zawiesić. Pani rzecznik, dlaczego marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach do 25 stycznia? Ja myślę, że dla uspokojenia nastrojów, dla uspokojenia tej sytuacji, która jest w Sejmie. 25 stycznia to jest termin rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu zgodnie z harmonogramem prac, więc nie jest to żadne wydłużenie, że tak powiem, czasu tak zwanego wolnego. Przecież my pracujemy w regionach, to tego czasu tak naprawdę nie ma. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, a sądzę, że byłby, czy będzie to czas do przemyślenia dla nas wszystkich. Z jednej strony dla nas, bo nie ukrywamy tego, że chcemy zmienić regulamin
Sejmu, tak aby uniknąć w przyszłości sytuacji, która by paraliżowała jego pracę, ale być może też dla otrzeźwienia opozycji, do tego by się zastanowiła, co w tym parlamencie powinna robić, za co ma płacone, że takie sytuacje i takie obrazki, z jakimi mieliśmy do czynienia przez ostatni bez mała miesiąc, nie powinny mieć miejsca. Pani rzecznik wspomniała na temat zmiany regulaminu Sejmu. O tym mówił także wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. No właśnie, pytanie, na czym miałaby polegać ta zmiana regulaminu? O szczegółach będziemy mówić wtedy, kiedy gotowy projekt takiego zmiany takiego regulaminu będziemy mieli. My w tej chwili nad tym pracujemy, więc wolałabym o tych szczegółach nie mówić, dopóki one nie będą w jakiś sposób skonkretyzowane. Natomiast z całą pewnością nie chcemy dopuścić do sytuacji takiej, że będzie blokowany fotel marszałka Sejmu, co było precedensem. Do tej pory takiej sytuacji nie było. Że będzie blokowana mównica sejmowa, że nie będziemy mogli spokojnie, bezpiecznie wrócić po pracy do domu, tak jak to miało miejsce 16 grudnia i że włos z głowy nikomu za to nie spadnie. Nie, my stoimy na stanowisku, że prawo powinno być równe wobec wszystkich i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tego prawa powinna też dotykać wszystkich, nie tylko zwykłego Kowalskiego, ale także polityków, którzy tego prawa nie przestrzegają. I myślę, że w tym kierunku będzie szły też nasze propozycje dotyczące zmian w regulaminie Sejmu, być może zwiększenia kar finansowych, bo wiemy o tym, że kary finansowe byłyby najbardziej dotkliwe. Nie oszukujmy się, Komisja Etyki, która daje upomnienia na Ganę, tak naprawdę nie jest żadną komisją, która w jakiś sposób dyscyplinowałaby nas. Natomiast argument finansowy myślę, że jest takim argumentem, który zawsze do kogoś dociera. A czy wobec posłów, którzy bezprawnie blokowali pracę Sejmu, zostaną zastosowane kary? To już jest pytanie do marszałka Sejmu. Mhm. Osobiście uważam, że kary powinny być bardzo dotkliwe dla tych wszystkich, którzy uniemożliwiali prowadzenie Sejmu. Dla tych wszystkich, którzy atakowali naszych posłów wychodzących z sali 16 grudnia. To nie może być tak, że my nie będziemy mogli swobodnie wracać do domu, dlatego że będziemy atakowani, dlatego że będziemy szturchani, że będą się rzucać na nasze samochody. Nie, my nie jesteśmy. My żyjemy w kraju, w którym obowiązuje prawo i ono powinno dotyczyć wszystkich. Mam nadzieję i chciałabym, aby takie konsekwencje były wyciągnięte. My też uważamy, że to, co się stało w sali sejmowej, jest naruszeniem nie tylko regulaminu Sejmu, Konstytucji czy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale także kodeksu karnego. Chciałabym, aby tej sprawie przyjęła się prokuratura. Chciałabym, jeśli uzna, że było złamanie prawa, w mojej ocenie było, żeby wszczęła postępowania i żeby sprawnie te postępowania przeprowadziła. Bo to nie może być tak, że uczestnicy, tak jak pani powiedziała, rebelii czy puczu, pozostają bezkarni w kontekście tego, co zrobili w parlamencie. Na taką sytuację naszej zgody nie ma. A czy myślą państwo o odwołaniu wicemarszałków reprezentujących partie opozycyjne? Wie pani, na razie to słyszymy o tym, że Platforma składa wniosek o odwołanie pana marszałka Kuchcińskiego. Tak, wczoraj słyszeliśmy. Ten wniosek czy ta propozycja jest oczywiście śmieszna, ponieważ oni nie mają większości, więc nie ma szans na to, żeby ich wniosek zyskał powodzenie czy akceptację. Marszałka absolutnie nie odwołamy. Natomiast jakie będą rozstrzygnięcia, czy będziemy realizować scenariusz, o którym pani mówi, czy będziemy nawet realizować scenariusz szerszy, bo takie głosy też do nas dochodzą, że powinniśmy zrobić troszkę więcej, czy zastanowić się nad innymi też możliwościami zdyscyplinowania posłów, to jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Poseł Beata Mazurek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję pani rzecznik. Dziękuję i bardzo. Wszystkiego dobrego na cały rok 2017. Dziękuję bardzo państwu, również życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. A teraz zapraszam państwa na skrót najważniejszych informacji, a po tym skrócie na program Chłodnym Okiem z Rafałem Ziemkiewiczem. Pozostańcie z nami.